Nasza firma współpracuje z liderami, z najlepszymi w swojej branży. Na przykład nasze logo jest widoczne na bolidach Formuły 1, na legendarnym teamie Ferrari. Firma Panattoni to kolejny nasz wielki partner, z którym tutaj mogliśmy wdrożyć wspaniały projekt. Prace nad tym obiektem były prowadzone łącznie przez 3 podmioty. Firmę CEVA Logistics, która doświadcza usługi magazynowe, Signify, dla którego świadczymy serwis, oraz z firmą Panattoni, dewelopera odpowiedzialnego za budowę magazynu. Jako firma Signify jesteśmy globalnym liderem rynku oświetleniowego. Naszym celem jest uwolnienie maksymalnego potencjału światła dla lepszego i jaśniejszego życia na Ziemi. Po to istniejemy. W tym miejscu, konkretnie 5 lat temu, nie było nic, było to czyste pole. Dlaczego w tym miejscu? Ponieważ my jako Signify mamy w niedalekiej odległości zakład produkcyjny. Naszym odbiorcą są także całe gminy i miasta, jeśli mówimy o rozwiązaniach dla przestrzeni publicznych, oświetleniach dróg czy całych miast. Piła do tej pory była tą białą plamą na mapie Polski, natomiast ma niesamowite perspektywy rozwoju dzięki temu, że jest planowany rozwój tras S10 oraz S11. Centrum w Pile pozwala nam w sposób bardzo efektywny dostarczać produkty i usługi do naszych klientów zlokalizowanych w Skandynawii, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Dopasowując się do sposobu operacji logistycznych, zaproponowaliśmy, aby oświetlenie podążało za samymi użytkownikami. Czyli w sytuacji, kiedy operator wózka widłowego przemieszcza się wewnątrz hali, zmienia swoją lokalizację, wówczas to oświetlenie załącza się dopiero w tej alejce magazynowej, w chwili, kiedy ten operator się tam znajduje. Na początku XX wieku byliśmy największą fabryką oświetlenia na świecie. Dzisiaj nie produkujemy już żarówek, ale produkujemy rozwiązania LED-owe, które są w stanie ograniczyć zużycie energii elektrycznej nawet o 90%. Mamy tutaj system DALI, który pomaga za pomocą detektorów optymalizować natężenie światła, wykorzystując światło naturalne. Ten obiekt jest wyjątkowy. Jednym z wymogów CEVA było zastosowanie regałowania w trakcie realizacji robót. W większości przypadków regałowanie jest wykonywane po wykonaniu obiektu. Jeżeli chodzi o wózki widłowe, warto powiedzieć też o funkcji Follow MHT. To jest funkcjonalność wózka widłowego, gdzie operator może na nogach przemieszczać się między lokalizacjami, a wózek porusza się niezależnie obok operatora. Niestandardowych elementów są również stacje ładowania wózków. W tej chwili jest około 80 stacji ładowania, zlokalizowanych w 2 różnych miejscach magazynu. To wymagało zwiększenia mocy przyłączeniowej obiektu, no, zastosowania innego systemu elektrycznego, które umożliwiają ładowanie tylu wózków jednocześnie. Posiadamy też system voice speaking. Pracownik nie jest skupiony na odczycie komunikatów z skanera i z dokumentacji, ale otrzymuje polecenia w postaci komunikatów głosowych. 3-5. Pobierz 6 piec. Jeden gotowy. Czyli prowadzi de facto dialog z systemem poprzez podążanie od lokalizacji do lokalizacji i kompletacji zamówień. Mieszkam tutaj 500 metrów stąd, także mój dom widać z tego miejsca niemalże. Także codziennie rano, jak wyjeżdżałem do pracy, wieczorem jak wracałem, czy jak jechałem do miasta, byłem w stanie podziwiać, jak ten magazyn rośnie. I rósł niesamowicie szybko. No, byłem po prostu pod ogromnym wrażeniem szybkości powstawania tego typu wspaniałych obiektów, bez względu na pogodę. To było coś niesamowitego. Światło ma super moc. Światło to nie jest tylko jasno-ciemno. Przez światło możemy naprawdę zmieniać świat w różnych aspektach. Światłem budujemy też klimat i atmosferę. To już nie jest tylko światło do czytania. To jest światło, które może zmienić Twój nastrój, które może pozytywnie Cię nastroić, dzięki któremu Ty i Twoja rodzina razem możecie wspólnie lepiej jeszcze spędzić czas. Światło to energia.